Współcześni turyści przyjeżdżają do Krakowa pociągiem, autokarem turystycznym, samochodem, a niektórzy samolotem. I podążają najbardziej popularną drogą, czyli Drogą Królewską, od Barbakanu na Wawel. A czy zastanawialiście się Państwo, jak mogło wyglądać zwiedzanie Krakowa około 1901 roku? Zapraszamy na spacer w czasie i przestrzeni po Starym Mieście w Krakowie. Pokazujemy współczesny wygląd miasta oraz to, jak wyglądał Kraków w ówczesnym czasie. W opowieści o Krakowie wykorzystujemy zdjęcia z epoki. Pochodzą one z ostatnich lat XIX wieku i pierwszych lat wieku XX. Porównujemy ówczesne krakowskie Stare Miasto z tym dzisiejszym, pokazując, czym dawny turysta mógł być zainteresowany i jakie zmiany zaszły do dzisiejszych czasów w obrębie Plant i Wawelu. Większość przybyszów docierała do Krakowa koleją żelazną. Zapewne wielu gości od razu udawało się do powozu, którym docierali do hotelu, żeby odpocząć. Ci bardziej głodni z kolei kierowali pierwsze kroki do pobliskich restauracji. Mogli udać się między innymi do restauracji przy ulicy Pawiej lub tej przy ulicy Lubicz, gdzie oferowano dodatkowo noclegi dla podróżnych. Hoteli w ówczesnym Krakowie było wiele. Między innymi Hotel Polera, Europejski, Saski czy Podróżą. Hotel Grand, który po dziś dzień działa przy ulicy Sławkowskiej, przyciągał najzamożniejszą klientelę. Przybysze mogli również wybrać hotel centralny. Gdzie mieścił się hotel centralny? Hotel centralny, położony przy ulicy Basztowej, róg z placem Matejki, znajdował się w doskonałym miejscu, aby rozpocząć spacer na Wawel. Pierwszą atrakcją po opuszczeniu hotelu był Barbakan. Zbudowany w ostatnich latach XV wieku, stanowił dodatkowe wzmocnienie murów obronnych Krakowa. Podróżny odwiedzający Kraków około 1900 roku miał widok podobny do dzisiejszego. Obok Bramy Floriańskiej istniały już tylko trzy baszty. Po przejściu przez Bramę Floriańską, jedyną zachowaną spośród dawnych bram średniowiecznego Krakowa, docierał na ulicę Floriańską pełną gwaru, licznych sklepów i słynnego po dziś dzień lokalu. Działająca do dziś kawiarnia Jama Michalika w tamtych latach zwana była cukiernią lwowską. Została ona założona w 1895 roku przez Jana Apolinarego Michalika. Lokal nie posiadał okien, stąd późniejsze określenie jama. Nasz podróżny nie wiedział jeszcze, że w 1905 roku powstanie tu pierwszy kabaret literacki Zielony Balonik. Po dotarciu do skrzyżowania ulicy Floriańskiej ze Świętego Tomasza mógł zauważyć przebudowę narożnej kamienicy, zwanej Molendowską, której początki sięgają XIV wieku. Właśnie po raz kolejny przerabiano pomieszczenia na parterze budynku. Vis-a-vis stał funkcjonujący po dziś dzień Hotel Podróżą, zwany niegdyś Hotelem Ruskim. Obecną nazwę zawdzięcza on Franciszce Starzewskiej, dawnej właścicielce. Podróżny mógł wsiąść do tramwaju na przystanku przed Hotelem Podróżą. Była to wielka atrakcja dla każdego zainteresowanego nowinkami technicznymi, ponieważ to właśnie w 1901 roku pojawił się na ulicach Krakowa tramwaj elektryczny. Tramwaj ten kursował z dworca kolejowego, przejeżdżał przez Bramę Floriańską, zatrzymywał się przed Hotelem Podróżą. Kolejny przystanek znajdował się na Rynku Głównym przed niedawno odsłoniętym pomnikiem Adama Mickiewicza. Posiadał wiatę i kasę biletową, a następnie jego trasa wiodła ulicą Krakowską do ulicy Mostowej. Stojąc przed sukiennicami, nasz podróżny mógł podziwiać w pełnej krasie kościół mariacki i wysłuchać hejnału odgrywanego co godzinę z wyższej wieży kościoła.
a także udać się na spacer wzdłuż słynnej linii AB, czyli pierzei rynku między ulicami Floriańską a Sławkowską. Jednakże wędrując po mieście musiał zwracać baczną uwagę na ruch lewostronny. Na prawo od kościoła Mariackiego znajdowały się dwie kamienice, które zostały wyburzone na początku XX wieku, a na ich miejscu powstały nowe. Nasz turysta z pewnością zwróciłby uwagę na kamienicę Czyncielów, pokazaną na zdjęciu, tę po lewej stronie, w której dopiero co Stanisław Wyspiański napisał wesele. Uwagę przykuwały również liczne szyldy sklepów. Sława lokalu Antoniego Hawełki dawno już wykroczyła poza granice Galicji. Turysta odwiedzający Kraków mógł skosztować najsłynniejszych w mieście piętrowych kanapek serwowanych na zapleczu składu towarów korzennych. Skład ten prowadził spadkobierca Hawełki, Franciszek Macharski. Obecnie restauracja Hawełka mieści się w sąsiednim budynku, w Pałacu Spiskim. Została ona bowiem otwarta przez pana Franciszka dopiero w 1913 roku, właśnie w tym pałacu razem z przeniesionymi tutaj delikatesami. Odwiedzając Kraków, trudno ominąć Collegium Maius, najstarszy budynek uniwersytecki w Polsce, którego początki sięgają 1400 roku. Nasz bohater z pewnością odwiedziłby jego dziedziniec, gdzie być może miałby okazję spotkać coraz liczniejsze grono pań studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pora kontynuować nasz spacer ulicą Grodzką, łączącą rynek główny z Wawelem. Ówczesny zwiedzający nie miał możliwości schronienia się przed deszczem w podcieniach kamienic ciągnących się między ulicami Poselską a Senacką. Zostały one bowiem przekute przez Niemców dopiero w czasie II wojny światowej. Mógł za to podziwiać piękno kościołów świętych Piotra i Pawła oraz kościoła świętego Andrzeja. Największe zmiany zaszły przez te lata u wylotu ulicy Grodzkiej w otoczeniu kościoła świętego Idziego. Niewielka kamienica położona za tym kościołem została wyburzona przez Niemców podczas II wojny światowej, którzy jednocześnie przekuli pasaż prowadzący przez dawny dom kapitulny. Los tej niewielkiej kamienicy podzieliła inna, bardzo charakterystyczna budowla, zwana kamienicą Dębno. Zbudowana pod koniec XIX wieku, w miejscu wcześniejszego budynku, zasłaniała częściowo widok na Wawel. Niemcy w czasie II wojny światowej podczas porządkowania okolic Wawelu również i ją wyburzyli. Podążając ulicą Bernardyńską w stronę Wisły, ówczesny podróżny dostrzegłby liczne zabudowania osady Rybaki, położonej między Wawelem a Wisłą. Ostatnie budynki tej osady usunięto podczas II wojny światowej. Zmieniło się zatem przez te lata otoczenie Wawelu, zarówno od strony miasta, jak i od strony Wisły. Pamiętajmy również, że nasz turysta mógł na Wawelu podziwiać zapewne jedynie katedrę. Pozostała część wzgórza nadal pozostawała w rękach armii austro-węgierskiej. Kto wie, być może trafił na moment, gdy grupa osób wraz z architektem i konserwatorem zabytków Zygmuntem Händlem właśnie pozowała do fotografii. Jest rok 1901. Za 4 lata Zygmunt Händel rozpocznie prace konserwatorskie przy opuszczanym przez wojska austriackie Zamku Królewskim. Zwiedzanie katedry wawelskiej zapewne stanowiło wyjątkowe przeżycie dla naszego podróżnego. Zgromadzone tu pamiątki historii napawały dumą i dawały nadzieję na odrodzenie państwa polskiego. Powoli jednak dawało o sobie znać zmęczenie. Ówczesny turysta też potrzebował odpoczynku. Mógł usiąść na ławce na plantach, wysłać pocztówkę z Krakowa z pobliskiej poczty, czy udać się na zakupy. Mógł też udać się na kawę do jednej z licznych kawiarni, czy też odwiedzić lokal u Węsla w rynku głównym,
w tak zwanej kamienicy pod obrazem, zwanej tak z uwagi na obraz Matki Boskiej znajdujący się na fasadzie budynku. Słynne było powiedzenie, że w Krakowie najlepiej trąbi się w dwóch miejscach: na wieży mariackiej nad obrazem i u węzła pod obrazem. Naszą wędrówkę kończymy przed dawnym atelier rodziny Kriegerów i zapraszamy na spotkanie z dawnymi mieszkańcami Krakowa i krajowidokami. Subskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, które zdjęcie Cię najbardziej zaskoczyło.